Cześć! Witam Cię na szybkim letteringu do niedzielnej kawki. Nie potrzebujesz żadnych braszpenów, wystarczą Ci zwykłe pisaki filcowe, na przykład tutaj od Stabilo. Tutaj przygotowałam sobie papier. Jest to blok ze zwykłym papierem, to nie jest żaden papier gładki czy też śliski. Jak wiesz, to pod braszpeny potrzebujemy dobry jakościowo papier, natomiast tutaj będziemy pisać tylko pisakami filcowymi, dlatego papier nie gra zupełnie roli i może być nawet szorstki. W pierwszej kolejności ćwiczę sobie jeszcze alfabet takiego zwykłego pisma, zwykłego kroju, nie wiem, mogę to nazwać chyba krojem szkolnym. Tak mniej więcej uczyliśmy się, przynajmniej ja się uczyłam liter w szkole. I tutaj nie musimy regulować nacisku pisaka, bo ten pisak nie reaguje na nacisk, więc cały czas jest taki sam nacisk. Ćwiczę pojedyncze litery, piszę cały alfabet. Całe nagranie jest nagrane w czasie rzeczywistym, czyli tutaj na nagraniu nie ma żadnych przyspieszeń. Tempo, które widzisz podczas pisania, jest takim naturalnym tempem, jak podczas pisania moich liter. Jako że to jest taki zwykły alfabet, a nie brush lettering, tutaj można szybko pisać. Te ruchy są takie dosyć energiczne i szybkie, bo jak wiesz, pewnie podczas pisania technikami brush letteringu te ruchy są znacznie powolniejsze. Więc tutaj tempo rzeczywiście jest dosyć szybkie. Alfabet już przećwiczony, teraz nadszedł czas, żeby napisać jakieś proste słowa. W tym przypadku będzie to good morning. Ja wykorzystam ten sam czarny pisak, to jest pisak filcowy od Stabilo. Tutaj widzisz też w tempie rzeczywistym, bez żadnych przyspieszeń, jak łączę ze sobą litery. Nie łączę wszystkich liter ze sobą, bo czasami wydaje mi się, że ładniej to wygląda, gdy pojedyncze litery są po prostu pojedynczo, a nie na siłę próbuję je ze sobą połączyć. Do całości jeszcze dodaję minimalistyczny rysunek, w tym przypadku akurat serduszko, no i żeby cały ten napis troszeczkę jeszcze ładniej wyglądał, dodaję różowych akcentów, tutaj też zwykły flamaster filcowy, a nie żadne braszpeny, więc na pewno masz te narzędzia u siebie w domu, nie musisz nic kupować. I wydaje mi się, że wyszedł bardzo fajny, taki minimalistyczny, ale elegancki napis. I tak naprawdę można napisać tą techniką każde dowolne słowo, bądź też zdanie. A jeśli spodobał Ci się ten krój pisma i chciałabyś go przetestować, poćwiczyć, to możesz pobrać bezpłatny szablon, który znajdziesz w opisie do tego filmu. Na sam koniec koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych nagrań. Cześć!